Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynku kryptowalut. Trochę nam tutaj pobujało wczoraj, ale coś czuję, że to jeszcze nie koniec. Zapraszam na przegląd. Na początek, zanim przejdę do rankingu, w związku z tym, że tutaj wyrosło nam dużo takich nowych guru, którzy mają małe doświadczenie, no ale bardzo tutaj namawiają na kryptowaluty. Chciałbym, żebyście przeczytali sobie artykuł na bitcoin.pl. Bitmar napisał artykuł. Kurs bitcoina przekroczył 11 tysięcy dolarów, ryzyko głębokiej korekty. Napisał go dokładnie kilka chwil wczoraj przed korektą. Tutaj z Bitmarem mamy dość podobne doświadczenie, jeżeli chodzi o wcześniejsze bańki. O, radzę sobie go na spokojnie przeczytać. Ja nie będę może mówił o wcześniejszych bańkach, jak pękały i czy to już mamy teraz pęknięcie bańki, czy tylko korektę, ale ten artykuł powinien ostudzić zapędy co niektórym. Dobra, zaczynamy przegląd. Od Bitcoin Cash. Jak widać, Bitcoin Cash nie okazał się dobrą alternatywą dla Bitcoina. Niestety spadł jeszcze bardziej niż Bitcoin. No i złamał wsparcie na wcześniejszym lokalnym szczycie i przebita została linia trendu wzrostowego. Bitcoin. Tak, wczoraj przebiliśmy 10 tysięcy dolarów i kurs dobił do 11 440 tu 1 dolarów. Wrysujmy sobie tutaj nowe ATH. Co będzie dalej? Czy to jest już pęknięcie bańki? Czy tylko korekta się nam tu rozpoczyna większa? A może kurs będzie dalej szedł w górę? No zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że to co obserwowałem wczoraj wieczorem, to jak się zawieszały giełdy, flash crashe, jakie były na różnych walutach, które pospadały do kilku centów albo kilku dolarów w przeciągu kilku sekund. To jak się nie dało zalogować na różne giełdy, to jak padło forum Bitcoin. No, to ile było ludzi na forum w ciągu jednego momentu. No to wszystko są oznaki tego, że to już jest koniec bańki i właśnie pękła ona wczoraj. Tak to wyglądało na poprzednich bańkach. Czy teraz będzie inaczej? No, zawsze zdarzają się głosy takie, że tym razem będzie inaczej. No, na poprzednich bańkach no, nie sprawdziły się ni razu, zawsze było tak samo. Co teraz jest inaczej? Teraz jest inaczej o tyle, że no, niestety teraz widzę większą korelację tego, co się dzieje na kryptolutach do normalnych giełd. No i tam mamy hossę już pompowaną przez dodrukowane pieniądze. Pytanie, czy na kryptowalutach teraz nie mamy hossy pompowanej przez też dodrukowane pieniądze, czyli tetery. No jak już weszła banksterka, ludzie z Wall Street w kryptowaluty, no to metody, jakie są stosowane tam, weszły i tutaj, więc tutaj się można spodziewać już wszystkiego i przekrętów naprawdę na bardzo dużą skalę. Można się spodziewać nawet tego, że kurs będzie pompowany dalej, nie wiem, do 100 tysięcy, do miliona. Ale raczej nie, no ale jakiś 1% szans daje na to, że jednak coś takiego jest możliwe, że tak jak akcje są pompowane przez cały czas, tak samo i kryptowaluty będą dalej pompowane. No na razie po wykresie tego nie widać. Wczoraj korekta. Zobaczmy, jaki to był spadek. Od szczytu ta świeczka 18%. No, jak na poważne pęknięcie bańki, to jest wszystko mało. Wróćmy się w czasie trochę do 2013. No tak, mówiłem Wam, żeby sobie porównywać, co tam się działo. Jak tutaj to wyglądało, jak mieliśmy świeczkę szczytową, i potem ile kurs spadł w ciągu 30% w ciągu jednej świeczki. Dobrze. Na razie powiem tak, no mnie to wygląda na pęknięcie bańki, ale nie zdziwię się, jak kurs będzie szedł dalej w górę i będzie pompowany jakimiś
pustymi pieniędzmi wydrukowanymi. Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze na wykresie tygodniowym. Jeszcze nie jest najgorzej. I miesięcznym też to nie wygląda najgorzej. Świeczka dzienna wygląda już bardzo kiepsko. Ta wczorajsza. Duży wolumen, czyli widać, że to mógł być szczyt. Teraz się wszystko może dziać dużo wolniej niż działo się wcześniej. Tak jak też mówiłem, więc tutaj jeszcze może być dużo czasu na spokojne jakieś decyzje. Z tego artykułu, co Wam polecałem na początku, ważne jest też to, że przy takich dużych ruchach niestety może się okazać, że nie będziecie mieli dostępu do giełdy, na której gracie, i wszelkie składanie zleceń może być bardzo utrudnione. Dobra, zobaczmy, co się podziało na innych walutach. Bitcoin Gold spada nam mocno. BitShares odbił się od lokalnego szczytu. Dash również ucierpiał. Zobaczmy sobie wykres jednogodzinowy. W momencie tej korekty na Bitcoinie, ale mamy odbicie mocne. Nowe ATH, ale widać, że już ten knot od góry, że sprzedający uaktywnili się. ETC, gigantyczna korekta, przebicie wsparcia. Nie wróży niczego dobrego. ETH, to samo wsparcie zostało tutaj nam przebite. To prawda, kurs się tu i tu utrzymuje jeszcze powyżej, ale popatrzcie, że nie wygląda to za dobrze. Game, również w dół. Goldcoin, totalna korekta, tak jak wszędzie. IOTA. Przedwczoraj jeszcze gigantyczne wzrosty, a już wczoraj i dziś na czerwono. Lisk. To, co mówiłem też o Lisku jakiś czas temu, że można przespać na Lisku to, co się będzie działo tam. No i Lisk trochę tutaj przespał to wszystko, ale niestety zbliża się do swoich wsparć na linii trendu wzrostowego. Jak zostaną przebite, no to kolejne wsparcie na wcześniejszym ATH. Litecoin. Na Litecoin po zrobieniu ATH wczoraj, przebiciu 100 dolarów. Niestety spadek poniżej, powrót do tego dużego trójkąta. No i też to nie wygląda dobrze. Niestety Bitcoin pociągnął wszystko w dół. Widać, Dash się jak gdyby trochę tutaj opiera, ale na dłuższą metę może sam długo nie pociągnąć. Neo również w dół. EMG. Również zbliżamy się do linii trendu wzrostowego. Pay. Podobnie. Ktum. Nie zdążyło nawet wyjść powyżej kanału. Augur. Też w dół. Sun. Wysoko w górę i teraz zbliża się do linii trendowego. Siacoin po wyjściu z kanału, powrót do niego. Steam. Również spora korekta wczoraj. Stratis. Powrót do dużego trójkąta. Stellar. Wybicie nowe ATH i niestety powrót. Tu jeszcze przebiliśmy tą linię. Jak się zachował Tether w tej sytuacji? No też mocny spadek, tu odbicie, no, buja wszędzie. Waves. Powrót do trójkąta. Dobra, NEM jeszcze. Tu nic się wielkiego nie podziało. Monero. Monero, spora korekta. Przetestował wcześniejszy ATH, ale próba odbicia i utrzymania się jeszcze. Ripple. Przetestował linię trendu wzrostowego i w dół. Zcash również spora korekta. Dobra, żeby tu nie przedłużać, podsumowując, jak dla mnie wygląda mi to na pęknięcie bańki, ale nie zdziwię się, jeżeli z pustych pieniędzy będzie drukowany kurs i będziemy szli dalej w górę. To, co się dzieje teraz na giełdach akcji, może zostać przeniesione na giełdy kryptowalut. Tylko że im więcej to zostanie napompowane, tym bardziej odczujemy wszyscy to, jak zostanie to przebite, ta cała bańka globalna już teraz. No, bo niestety tak to widzę, że pęknięcie bańki na kryptowalutach może się połączyć z wejściem w bessę na rynkach akcji. Zobaczymy po dzisiejszym dniu. No, na razie mi to wygląda na to, że będziemy raczej kontynuowali spadki.
Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.